Trzy osoby ukryte za maską przedstawiającą Jarosława Kaczyńskiego to premier, prezydent i marszałek Sejmu. Stanowiło to część happeningu przygotowanego przez kandydatów do parlamentu z lubuskiej listy Lewicy. Politycy tego ugrupowania postanowili zwrócić uwagę na obietnice Prawa i Sprawiedliwości, które ich zdaniem nie zostały spełnione. Te najbardziej spełnione obietnice, które PiS dawał, to są obietnice obsadzenia spółek Skarbu Państwa, obsadzenia kluczowych stanowisk administracji znajomymi i rodziną. To obserwujemy. Także chyba największym sukcesem był awans młodych Misiewiczów i to było tak naprawdę wielkim sukcesem w cudzysłowie Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało między innymi skrócenie rozpraw sądowych, żebyśmy mogli szybciej dochodzić do sprawiedliwości. No i tutaj też popełniono rekord świata, ponieważ zanim zapadł wyrok, to już zdążono uniewinnić człowieka. Myślę przede wszystkim o Mariuszu Kamińskim. Skrócić miało się kolejki do lekarzy. No, będą się rzeczywiście bardzo skracały przez najbliższe lata, bo w ostatnich miesiącach przecież zamknięto i szpitale, i oddziały w tych szpitalach z powodu ich nierentowności, więc tak naprawdę nie będziemy mieli do kogo oczekiwać. Mówię tutaj o lekarzach specjalistach. Obiecywano reformę edukacji, obiecywano zwiększenie nakładów na edukację w Polsce. Tak naprawdę zwiększyła się w tej chwili liczba uczniów na metr kwadratowy szkoły. Wybory do polskiego parlamentu odbędą się 13 października.